jakie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie. Znajdujemy się w Wojnowie. Przyjechałem do gospodarstwa rybackiego. Do prawdziwego gospodarstwa rybackiego. Do prawdziwego rybaka. Jest 26 marzec. Jest 26 marzec. I... zobaczymy, co się dzieje z tarłem szczupaka, jak powinno odbywać się takie tarło, jaka jest kondycja jeziora, jak ten rok w ogóle się ułożył pod kątem tarła szczupaka. Wszystkiego się dowiemy od prawdziwego rybaka. Prawdziwego rybaka z chaty rybackiej w Wojnowie. Zapraszam was. Okej. Okay. Przywieźliśmy samce nad wodę. Samice. W zasadzie samice. Samce są jeszcze w sadzie. Czekają jeszcze. Będziemy je wypuszczać. Wybudzone są. Środek już mało na nie działa, usypiający. Idealny już. O, patrz, ruszają się faktycznie. O! Nie do utrzymania prawie, nie? Cały czas w zasadzie były w tej samej wodzie. Cały czas. No, miały trochę dodatku. Trochę ziela dostały. Widać, jak sobie odpływają. Bardzo ważne jest, żeby to tarło odbywało się faktycznie na żywej rybie, jak to się nazywa, przeżywalnościowe, jeżeli chodzi o tarlaki. Trzeba się kiedyś zająć powtórnymi tarłami. Czy kiedykolwiek się udaje tą samą rybę złowić i od tej samej pozyskać ikrę, nie? Ja jak puszczam informacje dotyczące sztucznego pozyskiwania ikry, pomocy tej naturze związanej właśnie z tarłem szczupaka, który jest tak ważny u nas w Polsce, ludzie mi odpowiadają, że no to już naturze powinniśmy to wszystko oddać, natura sobie sama poradzi i tak dalej, tak dalej. Ja mówię, że albo odpisuję, że tak, natura doskonałym by była, znaczy w ogóle natura jest najbardziej doskonała i tak dalej, natomiast no i nie mamy tych siedlisk i ingerujemy przecież, nie ma chyba jeziora, które nie byłoby na dzień dzisiejszy ingerencji człowieka, tak? Natura sobie poradzi bez tej ingerencji człowieka, natomiast tam, gdzie ingerujemy, no to ważne jest, żebyśmy jednak, jeżeli są możliwości, jeżeli się to robi, jak ja to mówię, z literą rybacką taką, no to powinniśmy pomagać. Jakie jest twoje zdanie, Grzesiu? No moje jest takie, że tak, sam wiesz, że akurat w naszej szkole uczono nas tego, że wszystko to robimy zgodnie ze sztuką rybacką, na pewno nie będzie minusem dla natury, dla ekosystemów. A do tego jesteśmy zobligowani, jest tak nas niewielu. Wiesza się na nas najgorsze rzeczy, że robimy tylko rabunkową gospodarkę, a tak naprawdę ryba została w jeziorach, w których gospodarzą rybacy, którzy łowią, ciągle łowią i gospodarują tymi jeziorami. I tam jeszcze ryba jest. A poza tym, no tak mówię, byliśmy zobligowani na naszej szkole, że
musimy zostawić dla... pracować tak, żeby pokolenia, które przyjdą po nas, nie miały do nas pretensji, że zaniedbaliśmy. To, co mogliśmy, to robimy, tak? Wiadomo, że już nie ma szans, żeby to się... Na ten moment taka ingerencja ludzka jest w naturę, że nie ma możliwości bez pomocy człowieka, żebyśmy mogli... Chyba, że całkowicie znikniemy, to wtedy ona się odrodzi. Dokładnie tak, tak jak w Czarnobylu. Przez 30 lat po katastrofie jakby zostały te wody samo sobie, no i teraz jest efekt niesamowity. Teraz jest tam bardzo, bardzo duże pogłowie i bioróżnorodność, czyli mnóstwo tych gatunków jest i faktycznie tam są jeden z największych ryb, z tego co można oglądać na YouTubie. Ale tam nie było totalnie żadnej ingerencji i ona się faktycznie odbudowała, nawet po takiej katastrofie. Człowiek niszczy ziemię, tak naprawdę, tak? Zostało to wszystko tak skonstruowane, tak stworzone i tak poukładane, że samo jest wystarczalne. Tylko my przez wieki psujemy, niszczymy tą planetę. A tak naprawdę no to, co robimy, to jest tam ułamek tego, co Ziemia by mogła sama zrobić, gdybyśmy jej po prostu nie przeszkadzali. Nie, tak, dokładnie tak, nie przeszkadzali. No i wszystkie ryby ładnie nam odeszły. Generalnie zazwyczaj to robię tak, że puszczamy je po kilku godzinach lub na drugi dzień, po to tylko, żeby te jeszcze takie osłabione osobniki nie były przy brzegach, żeby to, nie mówię, że ktoś, ale no zwierzęta, ptaki, żeby ich nie pokaleczyły. Chociaż tak jak widziałeś, one były dosyć mocno odpite, a tutaj akurat przy odpływie jest mocno natleniona woda, mają tu siedliska, te tarliskowe. Podejrzewam, że one są w takim stanie, że i tak popłyną na tarliska jeszcze. Jeszcze pójdą, bo jednak hormony działają. No tak, hormony działają. To hormony działają. My częstokroć jak robimy tarła ryb lamreofilnych, jazia czy bolenia, to wpuszczamy je po tarle, kiedy już nie mają produktów, wpuszczamy do basenów i one się docierają. Jeszcze po prostu, mimo że już nie mają produktów płciowych, to i tak... Instynkt jest silniejszy. Instynkt jest silniejszy, nie? I podejrzewam, że tutaj... Nie wiedzą, że się pozbyły, jakby no może wiedzą, może nie wiedzą ikry, ale przygotowywały się cały czas i... Jakby no dalej tak, się trą na sucho, można dokładnie powiedzieć. Dokładnie tak. I teraz będą krążyły, tym bardziej, że tutaj, jak mówię, na tym terenie jeziora są tarliska. My tu pozyskujemy głównie te ryby, bo tutaj też troszeczkę, jakby nie było, stymuluje to ciąg wody. A szczupak, mimo że nie jest reofilny, lubi takie miejsca, dopływy rzeczek, kanałów, rowów melioracyjnych albo odpływy. I dlatego też tutaj one się gromadzą i praktycznie wpuszczamy je w miejscu, w którym je pozyskaliśmy. Nie? No też odległości 50-100 metrów, bo to wszystkiego się tak też nie da. A już nie chcieliśmy ich tutaj mechanicznie do łodzi przerzucać i tak dalej, więc myślę, że tu bez problemu. To najlepsze miejsce do odpijania, zresztą zawsze to robimy to. I tak to jest jakby już doświadczalnie, że ma to rację bytu i to jest już mamy sprawdzone. Bo normalnie to pływasz z tą rybą i jakby rozdzielasz te partie szczupakowe, znaczy, tak? Wszystko zależy od ilości, tak? No bo to była akurat, no jakaś tam partia tej ryby była. Sam widziałeś, że część ryby była taka, która dopiero będziemy wycierać może jutro, może pojutrze, nie wiem. To wskazuje, że od temperatury, no, zobacz jak tam się podnosi temperatura wody. I dlatego też te samce zostały, no bo muszą być, tak? Ja też ich tam nie pobieraliśmy tyle mleczu, żeby pobrać wszystko, no bo mimo, że on produkuje, ale potem już nie podaje tyle mleczu, co potrzeba, a nie wiemy, czy przypadkiem w przyszłym tygodniu nie złowię ileś tam samic i nie będę miał żadnego samca, nie? Także dokładnie. Tutaj chłopcy mają o tyle, są u nas no, długimi więźniami. Tak, to jest akurat ryba, zazwyczaj tak jest, że samce trzymamy do końca przy każdym jednym tarle, czy to będą ryby inne już kolejne. No, z sandaczem jest mniejszy problem, bo sandacz ma bardzo, 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 bardzo gęsty mlecz, chyba jeden z najgęstszych i tam praktycznie maleńkie ilości wystarczą. Poza tym też ikra jest sandacza bardzo mała, to są w ogóle nieporównywalne wartości do szczupaka. Kilkukrotnie więcej ma sandacz od tej samej wagi szczupaka, tak? To jest nawet nie kilku, tylko kilkunastokrotnie więcej, nie? Praktycznie zakłada się, że do 800 tysięcy ziaren 700-800 tysięcy, no, tak. Jest w litrze. Tak? A tu przy szczupaku mamy 45-50, no to są całkiem inne skale, tak? I przy tej samej wielkości ryby podobny jest lin. Lin też ma tak bardzo drobną, że nawet do miliona, czy miętów. To są ryby, które mają bardzo drobną ikrę. Dlatego sandacz w zasadzie ma lepiej w naturze w tej chwili, tak? Niż szczupak. Ale sandacz nie potrzebuje, chodzi... tak, więc całkiem inną termikę, bo to jest inna termika wody. On i pilnuje tej ikry, pilnuje, i tak. Wakluje ją, druga sam natlenia. Druga rzecz, że też kopie sobie tarliska, to jest całkiem co innego. On nie potrzebuje płycizn, nie potrzebuje wody nagrzanej. Ta inkubacja jest całkiem inaczej zachowana i jeżeli nikt jeszcze znowu nie wchodzi mu z gratami w tarliska, no to u nas na przykład mieliśmy taki
odcinek jeziora około kilometra, gdzie były piękne gniazda. Ja jeszcze jak zacząłem tu pracować, jeździliśmy nawet oglądać to samce kilkunastokilogramowe, nawet do 14 kg widzieliśmy ryby, 12 kg. 14 kg, tak. I takie ryby stały, myśmy podkładali im wiosła, one po prostu specjalnie, oczywiście troszeczkę tak to może nie było jak należy, ale one biły w te wiosła, żeby pilnować tych gniazd. Natomiast to się skończyło, bo pobudowano tam plażę, zrobiono kilkanaście pomostów. Może nawet nie miało to wpływu na miejsca targowiskowe, tylko może ruch powietrza, ruch wody i na cyrkulacja, i już ta ryba stamtąd zniknęła. On wbrew pozorom jest czujny i jeżeli już ma gniazdo, to już się niczego nie boi, będzie wszystko zabijał, co dookoła żyje, ale jeśli ma wybudować kopiec, no to będzie szukał tego miejsca. Skończyło się tamto miejsce i ubolewamy, bo i zniknęły nam też te duże ryby tam stamtąd. Nie? Jakbyś mógł jeszcze w dwóch słowach powiedzieć dla wędkarzy. Fundacja pobudowała gniazda w porcie. No nie ma jeszcze niestety zakazu łowienia tam, nawet w okresie jakimkolwiek, czyli no można łowić, chociaż prawnie, automatycznie przy włożonych gniazdach nie powinien tak być to obszar chroniony. No czekam jeszcze na odpowiedź jakby tutaj okręgu. Natomiast co jest istotne dla wędkarzy, bo różnie próbuję apelować, że jednak to miejsce jest święte. Tam, gdzie ryba wchodzi na tarło, czy nawet na zimowisko, to powinno być automatycznie naprawdę bardzo, bardzo chronione, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Wędkarze, pewnie nie wszyscy, ale bardzo dużo głosów jest takich, że no nie ma problemu, tam faktycznie się podhaczy, ja go wypuszczę, ten sandacz, nic mu się nie stanie i tak dalej, tak dalej. Powiedz może od siebie, bo ja już parę razy apelowałem o to. Ja powiem tak, jak zaczęliśmy tu pracować, z czego ja tu przyjechałem, robiono kiedyś no takie krześliska, nie stricte tarliska, tylko to były krześliska. Jak tutaj zaczęliśmy pracować, ponawiałem to dwukrotnie i powiem tak, tego typu miejsca na stałe budowane krześliska mają być może fantastyczny wynik w pierwszym roku. Potem ten substrat gnije i już ryba, a tu generalnie ryby drapieżne tam nie składały nigdy ikry, tylko karpiowate. Aha. Natomiast później, kiedy już nie było tareł, no w tych miejscach drapieżniki po prostu stały, bo to były miejsca kryjówkowe. Czy to będzie sanda, czy to będzie szczupak, czy będzie okoń. I było tak, że wędkarze częstokroć łowili ryby tylko w tamtych miejscach, tak? Bo tam były te drapieżniki, łatwo było je po prostu powyciągać. W momencie, kiedy zaczęliśmy tego nie odnawiać i buduję tarliska co roku, gniazda, które zatapiam, wyciągam. Nowy, co roku nowy substrat, nowe gniazda. Kiedy na początku też znakowałem je, no to nieraz podpływałem do tych gniazd, kiedy chciałem sprawdzić, czy już jest wszystko ok, były poprzewracane, bo być może wędkarze myśleli, że to są siatki moje, czy coś innego. Ale nawet nie chodzi o jakby to, że ta ryba tam jest, bo są kryjówki i tak dalej. Tutaj te gniazda, które są w porcie, też będą podnoszone, bo tak są skonstruowane, że można je podnieść, na nowo wymienić substrat, będą dalej funkcjonowały. Prawda jest taka, że po roku to się zamuli i tak dalej, zagnije, jasna sprawa. Dla samej skuteczności naturalnego tarła ten substrat będzie wymieniony i mam dużą nadzieję, zresztą nie powiem, że gwarancję, ale dużą nadzieję, że podejdzie jeszcze raz ten dziki sandacz na te gniazda. Natomiast chodzi o sam fakt nieprzeszkadzania absolutnie. Absolutnie, to nie ma nawet o czym rozmawiać. Generalnie nawet mówię, jak są naturalne miejsca, których już nie ma, tak? Albo których jest po prostu już niewiele, tak? No to zgodnie z ustawą można zgłaszać obręby ochronne, tak? I to jest miejsce, na którym już żadnych zabiegów gospodarczych, rybackich nie można czynić. I to już wtedy jest to dosyć poważne, bo to jest chronione od wszystkiego, od każdego jednego zabiegu. A teraz właśnie, czy użytkownicy rybaccy, czytaj dalej wędkarze, czy będą to respektować w takim, będą to rozumieć, tak? Bo to już jest miejsce jakby zamknięte na zawsze, nie? Jeżeli to jest dobre miejsce wędkarskie, to potem może być to jakiś tam konflikt, nie? Ale z twojego punktu, z doświadczenia jakby z wylęgarni, szanujesz rybę, bardzo delikatnie się z nią obchodzisz, stosujesz rękawice nawet, żeby nie było tej różnicy temperatur przy dotknięciu i tak dalej, i sam
sposób czy pobierania ikry, czy transportowania tej ryby i tak dalej, cały czas robisz to w jakby warunkach takich, żeby jak najmniej stresu one miały. Tu rozmawialiśmy, że nawet są zestresowane przez to, że kormorany tam latają i jest mniejsza wtedy skuteczność w takim tarle. Mi chodzi o to, żeby zapelować do wędkarzy, żeby faktycznie bardzo szczególnie uszanowali gniazda, uszanowali tarliska, okresy ochronne tych ryb, bo skuteczność nawet wypuszczonej ryby takiej złowionej podczas tarła, skuteczność tarła jest naprawdę już... Żadna, bo samiec prawdopodobnie nie wróci już w to miejsce, nie będzie pilnował gniazda. Był taki czas, że u nas właśnie jak były tarliska takie dzikie, jak nie było jeszcze ingerencji, to ludzie łowili na, dosłownie na wędki 8-metrowe, żyłka bardzo gruba i ta blaszka podlodowa. Wpuszczano, on uderzał i w ten sposób wyławiano. Wiem tylko tyle, że podczas tarła, to jak powiedziałeś, to jest święte, nie? To praktycznie, no, nie mówimy teraz o rybach bardzo mało cennych, tam jak karasie srebrzyste, ale wszystkie inne ryby mają prawo raz tylko w roku. Raz w roku do tego spektaklu. Nie? To jest coś niebywałego. Jeżeli ktoś widział kiedykolwiek tarło ryb reofilnych, tak jak boleni, czy nawet tarła karpi, sumów, to po prostu to jest poezja. Nie? To aż się wtedy, no wtedy po prostu zapomina się o wszystkim, co jest dookoła. Nie? I ta ryba, gdyby ona mogła przystąpić, tak jak powiedzmy saki, częstokroć do reprodukcji, a to jest tylko jeden raz w roku i czasami to są godziny tylko w ciągu roku, nie? Także natura... Ona jest bardzo zestresowana, jeżeli jest holowana, jeżeli jest potem wypuszczana. Część ikry już jest jakby zepsuta. Prawdopodobnie też będzie deserbować, nie? Nawet. Bo to już potem są takie stresy. Praktycznie, ja wiem, że znowu będzie to brzmiało dziwnie, ale ryba, która jest złowiona na sieć, nie jest tak wystresowana jak na wędkę, bo generalnie ona nie zostanie wyciągana na siłę, tylko po prostu w jakiś sposób jest opętana, czy oplątana siecią, czy nawet zamknięta, ale ciągle jest luźna, a tutaj jest ciągle na uwięzi, nie? I całkiem inne, podejrzewam, to są odruchy, całkiem inne reakcje, chociaż nie znam się na tym aż tak, żeby to jednoznacznie powiedzieć, ale... Zależy tak, że ma jaką masę, nie? No duży szczupak jednak opór stawia, jest to duży wysiłek, kwas mlekowy, prawda, który tak, i stres, który podczas holu... Ja widzę po zabiegach tych, które my robimy, tak? My praktycznie te ryby, jak pozyskujemy, to one w dużym procencie, no nie powiem, że w 100%, a w dużym procencie wracają w bardzo dobrej, jeśli nie w bardzo dobrej, to w dobrej kondycji z powrotem. Ale też doświadczenie cię tego nauczyło, że na początku samym jak zaczynałeś wylęgarnię, miałeś takie przypadki, że miałeś na przykład nieskuteczne zapłodnienie wyszedłeś z wniosku, że faktycznie ryba była, powiedzmy sobie, bardziej zestresowana wcześniej, nie miałeś jeszcze może takich płynów czy czegokolwiek. Ale generalnie to się... Potrafisz to porównać, że faktycznie wcześniej... Myślę, że tak to jest, bo to wszystko, doświadczenie z czasem przychodzi. Z drugiej strony, no po co to robię? Ja jestem zawodowym rybakiem, tak? Ja robię to po to, żeby łowić te ryby, tak? Łowić je, niestety potem uśmiercić, sprzedać, bo to jest mój zawód. Ale wiem, że to jak ten rolnik, ja muszę najpierw to wszystko zasiać i uprawić. I wtedy z czystym sumieniem łowię tą rybę i ją pozyskuję. I wtedy wiem, że to, co zabrałem z tej wody, to staram się to rekompensować w dwójnasób, w trójnasób, bo praktycznie dawki zarybieniowe, które mamy zgodnie z operatem, mamy na jakimś tam poziomie, a operat mamy tak skonstruowany, że możemy więcej zarybiać niż mamy minimalną dawkę. I też tak robię, no bo sam to produkuję. Tak. Chcę, żeby tu było dużo ryb. No. Zobaczcie, jaka to jest woda jeszcze. To jest jezioro eutroficzne o dużych zakwitach. No, po kilku latach, kiedy nam odcięto dopływy bezpośrednie w Eugenów, jakość wody nam się zdecydowanie poprawiła, ale powiem też, że jakość wody też ogranicza bytowanie pewnych gatunków. Wiem. I zaczął powolutku sandacz ustępować szczupakowi. To jest ta właśnie... No, tak, tak to, wiesz, że to, chciałem zadać Ci to pytanie, jak spojrzałem na tą przezroczystą wodę, to, że sandacz zaczął się usuwać troszeczkę w cień, bo kiedyś to była woda bardzo mocno, zakwity były potężne, kilkumiesięczne i szczupaka było jak na lekarstwo i zaczęliśmy właśnie wtedy walczyć, jakby go reintrodukować z powrotem do naszych jezior przez te tarła sztuczne i od tego się zaczęło tak naprawdę, tak? Potem czytając, kopiąc w literaturze, w starych naszych księgach jeziorowych,
co rybacy łowili tu w 50-tych, w 60-tych latach, widziałem, że aha, były gatunki rofilne. Czyli to nie jest, że obcy gatunek to jest nasz gatunek. No to więc spoglądałeś do ksiąg, rozumiem, wcześniej. No bo to te gatunki tu występowały. No jest kolejna ryba, która tu występowała, niestety przez meliorację, wyprostowanie rzek zniknęła, ale to jest mój kolejny taki konik, którego chcę tu wprowadzić. Mamy go w operacie. Kiedyś w naszej rzece w Gniłej Obrze występował w dużych ilościach miętowy. W tej chwili go prawie że nie ma, no nie ma też zim, nie możemy do tarlaków, że tak powiem, mieć dostępu, chociaż były zimy, to przychodził do nas. No rzeka, która nam wpadała do jezior, została wyprostowana, bo to była jakieś właśnie leniwa obra, ona meandrowała, ta rzeka się nie nagrzewała, więc on tam jakoś miał szansę lato przeżyć, nie? Ale to jest jeden z kolejnych gatunek, który chcę z powrotem, żeby jakkolwiek tu był. No, miętus. Miętus. Jaką masz wydajność z hektara? No tak, w najgorszym układzie 30 kg z hektara. 30 kg z hektara. Przypominam, że średnia podana niedawno na konferencji z Instytutu to jest około 6-7, 8. Ale przypominam ci, że za Szczerbowskim i za typami jezior, jeziorami sandaczowymi, jezioro sandaczowe powinny mieć około 38 kg z hektara. Więc prowadząc racjonalną gospodarkę rybacką, no chcę mieć tak, jak to mówi literatura. Chociaż są lata, że mamy wyższą wydajność i są, że mamy mniejszą. Średnia jest około 30 kg z hektara, z czego wiadomo, że gro to są ryby małocenne, leszcz, płoć, krąb, ale już ryba cenna. To gdzie jest główna przyczyna, że jeziora, na których na przykład nie jest rybak, a są na przykład zarybiane normalnie, zgodnie z operatem, mają tą średnią około 10, czy to nawet poniżej 10 kg z hektara. Gdzie jest przyczyna, twoim zdaniem? No ja uważam, że w czystym użytkowaniu tej wody. No mamy prosty przykład, no będziemy mieć ogródek działkowy pod domem, którego nigdy nie skopiemy, a będziemy co roku będziemy musieli go obsiewać. No nic tam się nie przyjmie, tak, albo niewiele. I będziemy obsiewać w niesamowitych ilościach jakichś tam ziaren nasion, a wzrostu nie będzie, bo gleba jest niedotknięta, tak? No i to są jeziora, my też musimy powiedzieć, że mamy najmłodsze jeziora na świecie, ale ich zegar biologiczny najszybciej bije, czyli jakby mamy zeutrofizowane jeziora, tak mówię. Dzikie jest piękne, albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.